Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z mojego ogrodu. Zbieram dzisiaj aksamitki, które w różnych regionach różnie się nazywają. U mnie moja babcia mówiła na to śmierdziuchy, Edzia mama mówiła barabondzie. Nazywają się prawidłowo aksamitki wzniesione, a ja zawsze mówiłam z mamusią śmierdziuchy. I jako dziecko to nie za bardzo przepadałam za tymi kwiatkami. O, takie pospolite, nieurzekające mnie, a zapachem to już w ogóle wręcz odpychające. Nie lubiłam ich po prostu i do dzisiaj ten zapach taki jest, nie jest to mój ulubiony zapach, ale aksamitki bardzo mi się podobają. I to jest tak, że często ktoś mówi, bo ja tego nie lubię, bo ja tego nie lubiłem. Dużo rzeczy dopiero przychodzi z wiekiem, bo ja też, tak jak mówię, nie lubiłam aksamitek, śmierdziuchów, byczków, barabondzi, jak zwał, tak zwał. Nie lubiłam ich po prostu, a dzisiaj one mnie urzekają. Także wiele rzeczy, wiele przemyśleń, do wielu spraw, wniosków dochodzimy po prostu z wiekiem. Tak jak zawsze nasze mamy, babcie powtarzają, czekaj, dożyjesz tych lat, to zrozumiesz. I to jest prawda. Dopiero rozumie się, jak mamy już pewny wiek, osiągniemy pewien etap, coś przeżyjemy, czegoś doświadczymy, wtedy możemy się wypowiadać i gusta nam się zmieniają, smaki nam się zmieniają. Tak samo i tutaj moja miłość do aksamitek stała się dojrzałą wraz z upływającymi latami. Zaczęłam doceniać ich przede wszystkim kolorystykę, ich taki wygląd zewnętrzny, a przede wszystkim zrozumiałam, jak potężna jest ich moc w ogrodzie, bo w ogrodzie zawsze je tutaj stosuję, wysiewam i w pomidorach one się świetnie sprawdzają, pomidory bardzo ładnie rosną, zresztą widać tutaj, rok jest ciężki, męczyło mi je, a jednak pomidory są ładne, dzięki towarzystwu właśnie aksamitki. Aksamitka jest rewelacyjnym towarzystwem dla pomidora i dla innych warzyw i staram się wysiewać je wszędzie, rzucam je po prostu z ręki i one same mi się tutaj później rozrastają. No w tym roku jest ich skąpo, bo mi je niestety wytopiło. Tak samo miałam bardzo dużo nagietków posianych i też tych nagietków nie mam gdzieś, nie gdzieś, tylko sporadyczne krzaki. Aksamitki również chronią nasze działki od robaków, ale tutaj no nie dzisiaj ten nie jest odcinek o ich właściwościach w ogrodzie, a o ich właściwościach zdrowotnych. I tutaj okazuje się, że niewielka garstka ludzi wie, że z tych kwiatów można zrobić cudowne leki. Nadają one się również do spożycia. W smaku są one takie... No musicie spróbować, bo tutaj ja Wam nie opiszę tego smaku, ale do sałatek się nadają, do dekorowania ciast, są świetnym takim właśnie dodatkiem. No i te płatki, pamiętam jak babcia zrywała i dodawała do ogórków, jak robiła mizerię, obrywała kwiatki tutaj aksamitek, obrywała kwiatki nasturcji, dodawała, mieszała, wyglądało to kolorowo. Ale smakowało również dobrze. Ogórki tutaj połączyły się z płatkami aksamitki, z płatkami nasturcji i smakowały naprawdę bardzo dobrze. I smakują, bo do dzisiaj płatki aksamitek i płatki nasturcji dodajemy do mizerii. Dodaję sobie często też do rzodkiewki, czy nawet jak pomidora robię, taką pomidory ze śmietaną, które mamusia z kolei uwielbia. Ona uwielbia pomidory ze śmietaną i też przynosi sobie jednego takiego małego kwiatka, kilka tych płatków wrzuca i zjada. One mają właściwości przede wszystkim takie dosyć duże na oczy, poprawiają wzrok. Jeżeli ktoś ma problemy z oczami, właśnie herbatka z płatków aksamitki i jej dobroczynne
zalety zdrowotne nie kończą się tylko na oczach, bo kwiat działa antyoksydacyjnie, antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Działa też również na naczynia krwionośne, poprawia przepływ w naczyniach krwionośnych. Co za tym idzie, zapobiega powstawaniu zakrzepów w żyłach. Do tej pory była mowa o herbacie z kwiatów śmierdziuszków, a tutaj głównie chcę się skupić na nalewce, którą się z nich wykonuje. No i tutaj na samym początku trzeba teraz te kwiatki oczyścić z tych zielonych szypułek. Zostawić tylko płatki i nasionka. Nasionka niektóre, zależy w jakiej fazie zbierzecie kwiat. Przekwitniętych się już nie zbiera. Zbiera się takie rozkwitające bądź w fazie rozkwitu. No i tutaj w zależności od tego, jaka jest faza, w takiej fazie są nasionka. Niektóre są białe, niektóre są już takie brązowawe, czarnawe, ale nasionka są tutaj również istotne z tego względu, że zawierają one bardzo cenne składniki, które właśnie wzmacniają działanie nalewki, wspomagają siłę, moc płatków samego kwiata, także kwiat i nasionka. No i tutaj taka nalewka jest bardzo prosta w przygotowaniu i ma ona niesamowite działanie, jeżeli boli nas głowa, mięśnie, czy chociażby takie bóle kostno-stawowe, z którymi się zmagamy. Bardzo dużo osób cierpi na to. Nalewka jest naprawdę bardzo dobrym tutaj rozwiązaniem, a też i wspomaga osoby, wiecie co, takie, które zmagają się z depresją, mają problemy o podłożu psychicznym i tutaj nalewka z aksamitek bardzo dobrze się sprawia. Ona wycisza, uspokaja. No kiedyś powiem Wam, że ludzie tak nie cierpieli. Dzisiaj mamy dobę depresji, dobę chorób o podłożu psychicznym. I chyba tak naprawdę już jako społeczeństwo sobie z tym troszeczkę nie radzimy. Wymyka się to spod kontroli. Kiedyś też to było, nie w takim nasileniu, to było w minimalnym stopniu, ale zwłaszcza w czasach powojennych, gdzie to ludzie przeszli bardzo wiele, w ich psychice to wszystko zapadało, nie potrafili sobie z tym wszystkim poradzić, z własnymi myślami, z własnymi przeżyciami i niestety uciekali w alkohol. Był to temat tabu. Kiedyś nie znano chorób o podłożu psychicznym, problemów depresyjnych, ukrywano to, zamiatano pod dywan. Niestety takie czasy były. Jeżeli ktoś miał widoczne takie problemy, uznawany był za czubka, za wariata, był w pewien sposób trochę izolowany ze społeczeństwa, wyśmiewany. No i też już ja pamiętam, jak zaczęło się mówić o chorobach psychicznych, o podłożu psychicznym, to był to temat wstydliwy. Ty wariacie, ty czubku. Dzisiaj już mamy psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów ogólnodostępnych i raczej już nikogo nie dziwi, jeżeli ktoś idzie korzystać z pomocy takiego lekarza. Kiedyś niestety był to problem wstydliwy, ukrywany w rodzinach i często niestety ludzie właśnie ze wstydu nie szli szukać pomocy, bo byli tak jakby trochę napiętnowani, więc temat był bardzo duży. Ludzie wspomagali się takimi nalewkami, aczkolwiek jeżeli jest już stan zaawansowany, tak jak to było po wojnie, gdzie ludzie poprzechodzili traumy, no to nie ukrywajmy, sama nalewka no cudów nie zdziałała. Ona łagodziła troszeczkę to, ale tutaj trzeba było oczywiście też i pomocy i jakiegoś takiego fachowca. No a tych fachowców nie było, a jak już się zaczęli pojawiać, to tak jak mówię, był to temat bardzo wstydliwy, temat tabu, ukrywany niestety w rodzinach i ci ludzie odchodzili w wielkim cierpieniu, bo no,
pamiętacie na pewno, jak to było, bo w każdej rodzinie taka osoba była. U mnie też mieliśmy dziadka, który zmagał się do końca ze swoją traumą, ze swoimi problemami właśnie o podłożu takim psychicznym, bo jednak wojna odcisnęła to, co przeszedł, ogromne piętno na jego psychice. No i wiecie jak to było, nie? No i tutaj teraz wracając do tej nalewki, jest ona również bardzo, powinna być właściwie bardzo ceniona przez mężczyzn, którzy mają nadmierny przyrost prostaty. Ta nalewka pomaga spowolnić przyrost prostaty, pomaga w leczeniu i tutaj powinni po nią panowie, którzy mają ten problem, sięgać, zrobić sobie taką nalewkę, a też i kobiety w okresie menopauzy, w okresie takiego bardzo bolesnego miesiączkowania, ona uśmierza ból. Jak również dodatkowo osoby, które mają problem z zasypianiem, są takie nadpobudliwe. No tutaj to się wiąże właśnie z naszą psychiką, z naszą nerwowością. Jeżeli mamy jakąś chorobę o podłożu psychicznym, czy mamy depresję, czy jesteśmy lękliwi, nerwowi, z reguły ciężko się śpi, więc tutaj przed snem taką naleweczkę. No i ona też będzie bardzo ładnie tutaj to wszystko nam regulować. Warto, kochani, warto. Same zalety tychże cennych kwiatów, nie tylko na ogrodzie, nie tylko w walorach smakowych, no ale też i właśnie zdrowotnych. Ja sobie tutaj oskubię wszystkie te nagietki, chciałam powiedzieć. Co mi te nagietki dzisiaj po głowie chodzą? Od samego rana mówię, jadę zbierać nagietki, robię nalewkę z nagietków, ze śmierdziuchów. Już one tutaj dają. Ale z czasem i podejście do zapachu mi się jakoś zmieniło. Kiedyś, tak jak mówiłam, nie lubiłam, a dzisiaj toleruję. Obrane kwiatki trzeba teraz odmierzyć, bo tutaj będziemy zalewać to spirytusem 1:2, jedna część kwiatów, dwie części spirytusu. Spirytus nalewkowy, ten słabszy 70%, nie ten mocny 94%. Jeżeli będziecie mieli ten mocny spirytus, to trzeba go rozmaić, rozcieńczyć z wodą i wtedy można zalewać kwiatki. Daję je do słoja szklanego. Nigdy nalewek nie robię w pojemnikach plastikowych czy metalowych, z tego względu, że zalane te naczynia, pojemniki spirytusem wytrącają związki niekorzystne dla naszego organizmu. Słój szklany jest najlepszy i takie słoje mam na nalewki 2-3 litrowe. Zależy, ile tych nalewek robię. Się troszkę porozsypywało, ale dają. Zapach intensywny się tutaj unosi. Mam litr kwiatów. Jak będziecie odmierzać kwiaty, to one muszą być tak, no dosyć upchane, żeby nie były nastroszone, bo wtedy ta miara będzie taka niemiarodajna. I tutaj babcia, jak robiła tą nalewkę, ona nigdy nie ważyła, nie miała takiej proporcji wagowej, tylko właśnie objętościową. Kwiaty mierzyła na litry i wtedy dawała dwukrotność materiału wsadowego w słoik, czyli tych kwiatów. Litr kwiatów, 2 litry spirytusu i teraz to zalewam. Zostawię to zakręcone w ciemnym, chłodnym miejscu na przynajmniej 2, nawet do 3 tygodni. No i tutaj teraz tak codziennie, co drugi, trzeci dzień, tak co jakiś czas trzeba iść i przemieszać tutaj całą tą zawartość, żeby te kwiaty ładnie tutaj się, żeby ładnie oddawały te swoje właściwości do spirytusu i po 2-3 tygodniach przecedzić. Ta nalewka też jest bardzo dobra dla osób, które cierpią na chroniczny nieżyt nosa bądź nieżyt przewodu pokarmowego. Dużo ludzi zmaga się z takimi problemami i ta nalewka pomaga
podleczyć, zaleczyć te dolegliwości. Przyjmuje się to jedną łyżeczką raz, dwa dziennie w zależności od natężenia danej dolegliwości. Herbatę zaś zaparzamy jedną łyżeczką suszonego kwiatu bądź łyżeczkę kwiatu świeżego. No tutaj trzeba te kwiaty oczywiście świeże na łyżeczkę upchać albo przyjąć sobie taką ilość umowną i zalać to szklanką wrzątku, zostawić na 10-15 minut do takiego przestygnięcia, żeby nie było to gorące i też pić szklanka dwie dziennie. Także polecam Wam zrobić, wykorzystać dar natury w postaci aksamitek, cennych aksamitek. I tutaj, żeby zrobić taką nalewkę, nie trzeba mieć plantacji aksamitek. Wystarczą 3-4 solidne krzaki. Aksamitka rosnąca wolno w polu dobrze przygotowanym, bogatym w próchnicę, obornik będzie rozmiarów monstrualnych. Aksamitka w doniczce już wiadomo, że będzie mniejsza, bo i system korzeniowy będzie mniejszy, będzie miał mniej składników pokarmowych, a co za tym idzie i krzak będzie biedniejszy. Także tutaj wszystko na to wpływa. Może też pojawi się odcinek o uprawie poszczególnych kwiatów cennych dla naszego organizmu, aby mieć jak najwięcej kwiatostanów, bo wiadomo, że te w doniczkach kwiatostanów będą miały zdecydowanie mniej, a tak jak u mnie idę, opędzluję 2-3 krzaki i nalewka jest, bo jest tych kwiatów bardzo dużo. No i aksamitka jest kwiatem, który będzie kwitł aż do przymrozków, więc ona tych kwiatów jeszcze mi da tutaj, podejrzewam, że na ze 3 takie nalewki. Także więcej kwiatów będzie niż moich takich potrzeb co do tej nalewki. Życzę Wam, kochani, zdrowia, abyście nie musieli sięgać po żadne medykamenty, żeby nic Was nie dręczyło, nie męczyło, żebyście jak najdłużej cieszyli się jak najlepszym zdrowiem, samopoczuciem, a przede wszystkim humorem, bo to naprawdę dużo daje. 90% naszych chorób siedzi tutaj. I możemy sobie z nimi poradzić właśnie takim logicznym podejściem do życia. Nie patrzmy co, kto, jak, po co i na co. Patrzmy na siebie, abyśmy my byli zgodnie z innymi ludźmi. Uśmiechajmy się częściej, a naprawdę będzie lżej, będzie łatwiej. Wszystko stanie się mniejsze. Te zęby w tych problemach zaczną zanikać, aż w końcu stwierdzicie, że te problemy to nie są problemy tak naprawdę, chociaż wiem, że macie bardzo ciężkie problemy. Są osoby, które mimo bardzo drastycznych przeżyć, drastycznych sytuacji, tragicznych jakichś doświadczeń, potrafią być osobami niezwykle pogodnymi. I tego Wam, kochani, z całego serca życzę. Do następnego!